leków w domu lub mieszkania. Tu remoncik, a tam zmiana. Twoje plany i marzenia w Credit Union do spełnienia. Przychodź do nas, zapraszamy. Drzwi szeroko otwieramy. A w ofercie finansowej mamy teraz luksusowe hipoteki mieszkaniowe. Już od 2,99%. Jeśli lecisz do Polski, planujesz wakacje na słonecznym południu lub wycieczkę pielgrzymkę do Ziemi Świętej, Włoch, Meksyku czy innych zakątków świata, zadzwoń do Queen Serena Travel. Tylko u nas super ceny i profesjonalna obsługa. Nasza dewiza to zadowolony klient. Położony w spokojnej dzielnicy Mississaugi dom seniora Wawel Villa oferuje doskonałą profesjonalną opiekę oraz pielęgnuje polskie tradycje. Mieszkańcy znajdują tu serdeczną, rodzinną atmosferę, włącznie z domową, polsko-kanadyjską kuchnią. Pokoje różnej wielkości, całodobowa opieka pielęgniarska, wizyty lekarzy, zajęcia rekreacyjne, język polski i angielski. Jesień życia to nie znaczy samotność. Może być naprawdę długa, pogodna i szczęśliwa. Dom seniora Wawel Villa, Mississauga. Union działa nawet na British Virgin Islands. Pieniążki prosto z Credit Union. Everything just kind of seemed like a job. Nothing seemed like a career to me. I was feeling a little bit empty. So I had to do something with my life. My goal was to become a mechanic. This was very simple. I filled out the application online. I received apprenticeship grants from the government of Canada. Everything has changed in my life. I love my life. I love my job. I'm very proud of myself. Which program will work for you? Find out at actionplan.gc.ca/jobs. A message from the Government of Canada. Ile pracy i wytrwałości potrzeba, by przekonać fabrykę samochodów do uruchomienia produkcji nowego modelu auta? Czy jest w stanie tego dokonać jeden człowiek? O tym dowiedzą się Państwo z rozmowy, którą Piotr Hoffman przeprowadził z panem Arkadiuszem Kamińskim, projektantem nowego modelu przez dziesiątki lat popularnego w Polsce samochodu Syrena. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Dzisiaj w naszym studiu temat bardzo nietypowy. Syrena. Syrena, ale nie ta, o której mówią wilki morskie i słyszą jej śpiew na oceanach, tylko samochód Syrena. Dzisiaj moim gościem jest pan Arkadiusz Kamiński. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam pana, witam wszystkich. Porozmawiamy, proszę państwa, o samochodzie Syrena, który jak Feniks z popiołów postanowił się odrodzić dzięki panu. Nabył pan prawa do budowy, albo właściwie do odbudowy tego samochodu. Jak to się zaczęło? Czy to jest pana marzenie? Czy to był pana jakiś sen? Jak to się zaczęło? Faktycznie jest to moim marzeniem. Gdzieś przed rokiem 2000 miałem taki pomysł, żeby zacząć firmę samochodową. Zawsze miałem pasję do tego. Jest to, co robiłem, kiedy byłem młodzieńcem w Polsce jeszcze wiele lat temu. Siedziałem sobie, rysowałem samochodziki i po prostu nigdy o takim czymś nie zapomniałem. Zawsze to robiłem i sobie tak głowiłem się nad tym, jakby to zrobić. Poczułem, że w Polsce z punktu widzenia ekonomicznego jest coraz lepiej i że w ogóle będzie coraz lepiej i że ewentualnie polskie samochody powinny powrócić. Polacy, nie tylko ja, mają dosyć dużą pasję do samochodów, więc pomyślałem sobie, jaka to jest ta największa marka, która naprawdę miałaby szansę na przebicie się nie tylko w Polsce, ale też poza granicami Polski. I to jest ta marka Syrena. Po prostu, tak jak pisze tutaj, każdy kocha syrenki i to nie jest tylko w Polsce, to też w innych krajach. A więc zarejestrowałem znak towarowy. Mieliśmy dyskusję z fabryką samochodów osobowych i
Po prostu mamy umowę współistnienia, tak zwaną, że FSO dalej trzyma prawa do starodawnych samochodów, a moja firma, AK Motor International Corporation, ma wyłączne prawa do projektowania, produkowania i sprzedawania nowych samochodów pod nazwą Syrena. Syrena jest samochodem czysto polskim. Były różne próby, były polski Fiat, były polskie samochody produkowane w Korei, w Polsce i tak dalej, i tak dalej. Ty zaproponowałeś polski samochód, powrót do Syreny. Jak to zostało przyjęte przez FSO i w ogóle przez Polskę? Kiedy po raz pierwszy zasiadłem za biurkiem, już w biurze FSO rozmawiałem tam z dyrektorem. Wyświetliliśmy samochód na ekranie i on się tam kręcił dookoła. I przez parę minut pan dyrektor siedział i nic nie mówił. Dopiero po paru chwilach pan dyrektor się popatrzył na mnie i powiedział, że ten samochód tak zaprojektowałem idealnie, jak powinien być. Więc od tego momentu myślę, że dyskusje były znacznie bardziej pozytywne i parę miesięcy to potrwało wszystko, żeby te wszystkie szczegóły ustalić, co należy do FSO, co będzie do naszej firmy należało, i pozytywnie poszło. Potem jeszcze oczywiście ładne parę miesięcy zajęło, zanim pokazaliśmy wszystko publice polskiej. Generalnie mówiąc, reakcja była bardzo pozytywna. Oczywiście nie każdemu można dogodzić, ale myślę, że Polacy się bardzo z tego cieszą, że ktoś chce ruszyć z powrotem prawidłowo, strategicznie słynną polską markę samochodową. To jest coś, co ewentualnie stworzy wiele prac dla ludzi, kiedy będzie sukcesowne. I też myślę, że to w ogóle zmieni pogląd na Polskę, generalną markę całej Polski jako kraj, w bardzo pozytywnym sensie. Usłyszałeś bardzo miłe komplementy zarówno ze strony pana dyrektora FSO i publiczności. Wszyscy już wiedzą, że samochód powstaje dzięki tobie i powstanie. Teraz przejdźmy do tego, jak on ma praktycznie rzecz biorąc wyglądać od strony technicznej, czyli jaki motor, jakiej mocy, jakie modele, czy jeden tylko model, jedna wersja, czy więcej? Ja myślę, że najważniejsza cecha polskiego designu, o czym nie wiem, czy Polacy nawet są świadomi tego, no bo czasami, kiedy człowiek jest na środku, tego nie odczuwa, to jest modularność. Że Polacy przez to, że mieli bardzo ograniczone swoje to, co mogli zrobić, to po prostu jak najwięcej mogli zrobić z jednej platformy. A więc takie same jest nasze podejście. Myślę, że to był dobry pomysł, którego można, nie trzeba, ale można kontynuować. Że na tym jednym samochodzie jest zaprojektowane mnóstwo różnych konfiguracji. Mamy wersje sportowe, terenowe, z otwieranym dachem, furgonka i tak dalej. Więc kiedy chodzi o stylistykę i wygląd i kształt, to jest bardzo kierowane funkcją oczywiście. Kiedy chodzi o tego, co będzie pod maską, to będą różne możliwości. Wszystko będzie zależało od tego, kto będzie nasz partner do produkowania samochodu. Najważniejszą rzecz, którą zrobiliśmy, to, że umożliwiliśmy innym koncernom możliwość, żeby współpracować z nami, żeby budować ten samochód na polski rynek i potem na rynek resztego świata. Mamy nasze specyfikacje celowe, co byśmy chcieli mieć pod maską, na przykład silniki poniżej 1,5 litra na samochód wstępny, potem może 2 do 2,5 litrów na samochód średni i potem sportowe, coś inaczej. I też nas oczywiście ciekawią samochody elektryczne i też hybrydowe. Ten sam pomysł Syreny może pozwolić na to, że Polska naprawdę będzie mogła zacząć projektować nowe swoje własne podzespoły, czy to elektryczne, czy hybrydowe. Ale same początki to będą na częściach, które już są dostępne na globalnym rynku. A na jaki rynek liczysz najbardziej? Czy tylko polski, czy może i za granicę? Chodzi przecież o to, żeby ten samochód rozsławił trochę jeszcze tę Polskę, żeby ta syrenka, ten przepiękny symbol Warszawy, żeby był znany na świecie. Przecież masz właśnie w tej chwili w klapie swojej marynarki taką właśnie syrenkę. Tak,
jest owszem strategia na to, na jakie rejony. Początkowo samochód musi się zacząć w Polsce. Tam jest rynek, gdzie najwięcej ludzi o tym samochodzie znają, ale strategia też wnosi w siebie sport. Chcę, żeby istniała Liga Syreny międzywojewódzka, żeby ludzie, prywaciarze, żeby sobie mogli modyfikować te samochody, co Polacy bardzo lubią taki tuning robić, i żeby były rajdy i tak dalej. Kiedy reszta krajów dookoła Polski się popatrzy na to, jak fajnie się Polacy bawią, jak zawsze będą chcieli się też dołączyć. A więc to nam pozwoli, żeby Syreny były sprzedawane poza granicami Polski. Najpierw w centralnej Europie, potem ma się przeszczepić na resztę Europy i potem jeszcze inne regiony. To wobec tego muszę zapytać teraz, jak ty to widzisz, kiedy ten samochód urealni się, kiedy się pokaże na ulicach, bo to chyba bardzo ważne. Chciałbym jak najbardziej dać ścisłe odpowiedź na to, ale po prostu jest to kwestia nie tylko tego, kiedy byśmy my chcieli, to, żeby to było gotowe, skończone, tylko też będzie kwestia, jakich partnerów znajdziemy, kiedy ich znajdziemy do tego, inwestorów i tak dalej. Więc dosyć dużo różnych rzeczy musi się ułożyć, zanim to wszystko będzie realne. Natomiast chcielibyśmy, żeby prototyp istniał może pod koniec tego roku, albo może w 2015 już. To jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, którą musimy powiedzieć, że ten samochód to nie będzie tylko Syrena, to będzie jej podstawowa nazwa, ale będzie również druga część nazwy samochodu Meluzyna. Bardzo piękna nazwa. Czy to twój pomysł? Tak, pomysł na Meluzynę był mój. Chodzi tutaj też o to, żeby samochód było to możliwe przeszczepić go na inne rejony świata. A więc połączamy się z różnymi innymi legendami syren z każdej części świata. I tych legend jest oczywiście dosyć dużo. Meluzyna jest jedna z takich legend. Oczywiście przełożone jest troszeczkę to na polski, żeby to brzmiało bardziej polsko. Ale kiedy będziemy inne samochody projektowali pod marką Syrena, to też będziemy też nazywali po innych legendach Syreny po całym świecie. Żeby po prostu dzielimy się legendami, łączymy się razem ze światem i wtedy udostępniamy to, że Syrena będzie tam możliwie lepiej się sprzedawała. Ja życzę wobec tego Meluzynie, żeby znalazła jak najwięcej amatorów i chętnych do kupienia i żeby rozsławiała Polskę. Gdzie możemy dostać więcej informacji? Czy jest jakaś strona internetowa? Dziękuję bardzo. Tak, faktycznie. Najwięcej informacji w tej chwili można znaleźć na naszej stronie facebookowej, do której wszystkich chętnie zapraszam. Arku, jeszcze raz gratulacje, że podjąłeś tak wspaniały temat. Życzę, żeby jak najszybciej ta Syrena już jechała, żeby ja ją zobaczył, wsiadł za kierownicą i wszyscy, którzy będą nią zainteresowani. Drodzy Państwo, serdecznie dziękuję i Arkowi, i Państwu. No i tego samego życzę. Siadamy za kierownicą Syrena Meluzyna. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.